Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Oczywiście w kolejnym odcinku zagrajmy Wiedźmin 3. I tak, idziemy teraz w tej chwili do Lamberta, spotkamy się z nim. Odcinka? No dobra, okej. Idziemy dalej sobie powolutku. Zobaczymy, jak to będzie. Czy zakończymy już to miejsce, czy jeszcze nie zakończymy jej? Kto wie. Na razie nie wiemy, co nie? Ale mi się wydaje, że ją zakończymy na 100% i pewnie jakoś kolejno dam nam nasz przyjaciel Lambert. On jest tutaj gdzieś, tak? A oni są dalej gdzieś jeszcze. O proszę, rozkaz od Habonda. Dobra. To mnie tam nie interesuje za bardzo, powiem wam szczerze. Ja sobie wezmę to, a co tam? No to jest to samo chyba, no właśnie. Dobra, jesteśmy. Jesteśmy już w karczmie, tylko... W karczmie nigdzie, a gdzie to jest? Czekajcie. W karczma... Nigdzie, nie ma, chyba tutaj będzie. Tak mi się wydaje. Nie? Tutaj nie? Trochę dziwne to jest. Powiem wam szczerze, tutaj może gdzieś. Trochę dziwne to jest, ale nie, chyba nie mi się wydaje, nie. To chyba tam dalej, znaczy gdzieś chyba mi się wydaje. Czekajcie, tu jest drogowskaz właśnie. Dobra, mam. To chyba nie jest tutaj. Ale dziwne to jest, powiem wam. Czekajcie. Karczma nigdzie, no ale to powinno być tutaj. Co nie? Trochę dziwne. Czekajcie. No tutaj powinien być. Albo tu gdzieś, właśnie, czekajcie. Zamknięte, czego tu wszystkich ludzi nie ma w pioruny? No bez kitu. Tutaj? To nie. To nie jest to. Trochę dziwne, powiem wam, to jest. Gdzie mam się z nim spotkać, to kurde, sam nie wiem. Powiem wam szczerze. Bo tu... Nic nie ma, tak za bardzo. Ale nie wiem, gdzie mam iść. Czy mam iść do tego miejsca, kurcze, tam gdzie... Spotkaliśmy z Yennefer się. Czy gdzie? Kurde, karczma nigdzie, nie wiem. Mi się wydaje, że tutaj musimy iść. Do tego portu. Nie wiem. A jak nie? To z powrotem się wrócimy. Nie wiem, czy tutaj, czy to nie tutaj, czy gdzie mam się spotkać z nim, nie wiem. Nic nie wiem. Mogliby dać jakoś, tak mi się wydaje, jakoś... wiecie, pomoc. Ale niestety, nie wiem, może ja coś przeoczyłem, a zaraz zobaczymy. Spotka się z Lambertem. What the fuck? Jakie tu głupie jest. Czego tak mi się dzieje? No bez kitu. No bez kitu. O, się drzwi zbugowały aż. To jest moje? Nie, to nie jest moje. Ojej! Kurde, jakaś baba tu jest. Lol. Też wlazłem w pioruny nie wiadomo gdzie. Czekajcie. J, tak, zrobimy. Nie, glosariusz. Postacie? Czekajcie, Lambert, Lambert. Gdzie ty jesteś, Lambercie? Mój drogi przyjacielu. Tutaj gdzieś? Lambert. Kurde, nie wiem, gdzie mam iść w ogóle z nim. Znaczy, do niego nie wiem, gdzie mam iść w ogóle. Bo w karczmie, kurde, nigdzie. Ale gdzie ja to karczmę znajdę, to ja nie wiem. Trochę dziwne to jest, powiem wam. Czekajcie, pójdziemy tutaj, zobaczymy. Czy tutaj mamy iść, czy nie tutaj, kurde, nie wiem.
Gdzie my może? Tutaj? Czyżby to było tutaj? Nie wiem. Nie, to nie tutaj. Cholera. Kurde, to jest, powiem wam. Wkurza mnie ta gra już powoli. Powoli mnie ta gra już wkurza, powiem wam. Skeligijczyk, nie, skeligijczyków nie chcę. Nie. Oj, przepraszam. Ja to z daleka takich jak ty rozpoznaję. Ta? Spoko, dobra, fajnie. Kurde, gdzie może być ta wieś? Wieś Harviken. Zobaczymy we wsi Harviken. Co tu? Pokaże nam. Zaraz zajdziemy, spokojnie. Może. A jak nie, to nie wiem. Kurde, spotka się z Lambertem w nigdzie. No kurde. Powiem wam, dziwna ta karczma jest troszeczkę. Ale co zrobić? Tutaj gdzieś może? Tu nie ma nic, tu nie ma. Tak. Wiecie co? My chyba będziemy musieli... Będę musiał chyba w internecie sprawdzić, gdzie jest ta karczma, nigdzie. To zaraz się widzimy tutaj z powrotem. No okej, dobra. Z tego wynika, że... Lambert jest... Kurde, czemu to się mi się... Nie wiem, czy mi się to będzie nagrywało, ale mniejsza o to. On jest jednak... On jest jednak w Nowigradzie. Pojawienie się Lamberta w mieście Wyższego Ognia. Właśnie. On jest, kurczę, w Nowigradzie. Jednak. Lambert. Kurde, nie wiem, powiem wam szczerze. Nie wiem, od czego zacząć, kurczę, tę misję, powiem wam. Nie wiem. Totalnie nie wiem, normalnie. Czekajcie, tu mamy jeszcze... To później zrobimy na później, później jeszcze. Dobra, czekajcie, zaraz. Zajmiemy się najpierw może... Daleko jest ten Udalryk. Ojoj, 4000. Nie, tego nie. Nie, tego też nie. Nie, czekajcie, tu żadnych misji ma w ogóle nie mamy fajnych, kurde. Nie, z Wiedźmińskich na razie nie mieliśmy robić, to nie. Bo tu mamy tylko, aha, z Yennefer mam się spotkać, to nie, na razie też nie. Kurde, trochę daleko, powiem wam, to jest. Dobra, pójdziemy, zapytaj u Dalryka, gdzie on w ogóle jest, tak przede wszystkim. On jest... Aż tutaj? Dobra, zaraz pójdziemy, spokojnie. Ale najpierw sobie weźmiemy tę misję od niego może. O Zobaczymy co czy to... chodzi? O moją narzeczoną i braci. Niedawno był sztorm i... Normalnie sam bym wypłynął na poszukiwania. Powiadają, że Skeligijczykowi... Pomogę. Rozejrzyj. Dobra, mam nadzieję, że to nie jest na czas też. Zbadaj wybrzeże Faroe. A my tam byliśmy chyba, pamiętam. Tak jest. Dobra, na razie idziemy do Udalryka. Czekajcie, gdzie jest ta? Dobra, mam. Ta. Drogowskaz właśnie. Dobra, mam. Tak. I tak. Okej. No dobrze, moi drodzy, widzimy się oczywiście po przerwie. Okej, witam was znowuż po przerwie. Oczywiście z Wiedźmina, nie? Nagrywam dalej. I tak, moi drodzy. Kurczę! Jakby to zrobić, żeby szybciej przejść tę misję? Trudne pytanie, co nie? Jak to szybko przejść tę misję? No kurczę, kurczę. Nie wiem, nie... Nie wiem jak to zrobić. Nie wiem. Dobra. Idziemy do tego Udalryka. Pytamy Ja się nie o lubię z nim te... wyciągać, jak nie chcę O pomóc. te C... O tą Cerys. Co nie? Tylko... Czemu tu jest tak i tak, a nie inaczej? Dobra, widzimy nowy znacznik, tablice ogłoszeniowe. Zobaczymy, czy tu będą jakieś... Nie ma żadnych nowych tych... Widzę zadań. A jest jakiś V.
Do każdego, kto coś wiedzieć może. Dobra. Dziomo mi, zapytaj Kevana. Nie, na razie nie robimy wiedźmińskich. Bo to są wiedźmińskie, tak? Nie, na razie nie robimy wiedźmińskich, wiecie? Wybrani z bogów. Na razie, powiem wam, nie będę robił na razie żadnych misji wiedźmińskich, co nie jest zleceń. Ponieważ... Ja chcę się najpierw skupić na tym, co nie? Ja wszystkie misje spróbuję zrobić w na Skellige, ale nie obiecuję na 100%, co nie? Czy będą wszystkie zrobione, czy nie? Oto misję, co jest na ekranie pokazana, to zapytaj Uldalryka. Którędy tu iść? Tutaj chyba. Ktoś tu jest, czy nikogo nie ma? Jest jakiś Uldalryk. Chyba on jest tutaj. Okej, okay, kogoś mamy tutaj, ale kogo to ja nie wiem. Chyba tego Uldalryka. Spokojnie. A potem przypłynął olbrzymi morski wąż i odgryzł mi ramię. O Jezu, co ty gadasz, ziomuś, kurde. No bez kitu. Na mój rozum chodziło o to, żebyś pokonał węża, Jarl. Nie, jestem pewien, że spotykajmy na bardziej oczywiste. Nie potrzebuję więcej znaków. Dobra. Okej, okay, jak nie chcesz, to nie. Szukam Ceres. Podobno się tu zatrzymała. Córki Ankreid. Tak. A gdzie ją znajdę? Co? Ceres. Gdzie jest Ceres? Nie wiem. Nie wiem. Dosyć pytań. To nie odpowiadaj, kurde. Szukam Ceres. Nie wiesz, gdzie ją znajdę? No, mam nadzieję, że poszła do wioski, bo dawno nas nie odwiedzała i chciała... Ale... Obawiam się, że mogła też pójść do starego domu Jarla Uldalryka. Ludzie z klanu Brockfar wstydzą się prze... Nie o to chodzi. To... Świetnie. Uwielbiam nawiedzone domy. Nim wyszła, długo rozmawiała z... Czy? Wybacz, muszę do niego iść. What the fuck? Czego on się drze? Jest początek poszukiwań. No. A da się tam wejść? Zamknięty! Otwieraj no! Cholero! Co za debile! Co za łby jedne, no skurde! Dlaczego każą mi iść gdzieś nie wiadomo gdzie nawet? Dobra, pójdziemy spokojnie, nie denerwujmy się. Bo może coś się stać jeszcze, co nie i co będzie. Bam! Unik! A co tam? Dobra. Idziemy, idziemy. Sobie powolutku, albo szybciutko, albo... się zaciął się wiedźmin. Znaczy nie zaciął mi się, znaczy... wlazł gdzieś, znaczy wlazł na płot. Co nie? No dobra, zobaczymy, gdzie ten domek jest tego Jarla Uldalryka, co nie? Gdzieś tutaj pokazało mi. O Jezu, co to jest za miejsce? Ja pierdziule. Jezu, co to za dom jest? O Boże, ja bym w takim domu nie mieszkał, powiem wam szczerze. Wiecie? Serio, serio. Kurde, no, chodź. O, coś tu mamy. Proszę, proszę. Jezu! Co to za jakieś... Jezu. Tędy poszła. O, jeszcze tutaj drzwi sobie zobaczę. Jezu, jak tu piździ, ja pierdziule. Butelka wody. Nie, mi to nie po... O! Zjem sobie oliwkę. Jajo, ścierwa jada. Haha. Ceres. O, proszę. Straciła przytomność. Nie fajnie, nie fajnie, powiem wam. To jakiś potwór będzie w piruny. Tak mi się wydaje. O! Co się stało? Gdzie jestem? No, no, właśnie. Oberwałaś czymś ciężkim. Gerard? Co ty tu robisz? Co ty tutaj robisz? Krach się o ciebie martwi. No właśnie. Zabieram cię do domu. Nigdzie nie idę, póki nie pomogę. Miecz, gdzie miecz? Nigdzie nie pójdziesz. Przed chwilą wyniosłam cię pół życia. Muszę... Nie musisz. Musisz wyjaśnić, co tu się dzieje. O co chodzi z tym mieczem? No dobra, o co chodzi z tym mieczem? To Brockfar, rodowy miecz klanu Uldalryka.
Potrzebuję go, żeby zdjąć klątwę z Udalryka. Jaką klątwę? To dłuższa historia. Wiele lat temu Udalryk pokłócił się z bratem o ten miecz. Zwyczajna i co się stało? Rodowy miecz dostał pierworodny syn, czyli Udalryk. Ojciec jednak dał Brokwar młodszemu synowi, Akiemu. W waszych stronach to poważna zniewaga. Na tyle poważna, że Udalryk złamał święte prawo Skellige. Głośno sprzeciwił się woli ojca. Domyślam się, że stary Jarl mu nie odpuścił. I niech zgadnę, zabił Udalryk tego ojca. Udalryk przesiedział 3 dni przykuty do pala po pas w morskim. O Jezu! Gdy kara się skończyła, obaj z Akim wypłynęli na połów. Ojciec pewnie myślał, że wspólna wyprawa ich pogodzi. U nas morskie wyprawy są lekiem na wiele rzeczy. Niestety tym razem stało się inaczej. Rozpętała się burza i Aki wpadł do wody. Udalryk był zajęty trzymaniem żagli i nie usłyszał brata do momentu, gdy było już za późno. Nie chciał usłyszeć. Tak też myśli większość ludzi na wyspie, ale nikt nie mówi tego głośno. Co zamierzałaś zrobić z mieczem? Pomyślałam, że duch jego brata chce go odzyskać. Duch brata? Odkąd pamiętam, ludzie mówili, że Udalryk jest wybrany, że przemawiają do niego bogowie. Dawniej w to wierzyłam, ale teraz, kiedy przyjrzałam się uważniej, wydaje mi się, że to zmarły brat go prześladuje. Podejrzewasz, że Aki mści się na Udalryk? Rozmawiałam o tym z Hjortem. Powiedział, że Udalryk, wydaje mi się, że gdyby oddać Akiemu Brokwar, Całkiem niegłupia myśl. Gdyby rzeczywiście... Co takiego? Powiedziałeś, że Aki się utopił. Tymczasem, co się widać, chętnie straszy w tym domu. No obaj tu mieszkali, może dlatego. Dzięki za pomoc, Geralt, ale... Mowy nie ma. Ja po niego pójdę. Naprawdę? Dzięki. Słuchaj się, Geralta. Geralda. Kurde, mylę się, mówię Geralt, nie Geraldy. Co nie, bo tak, jakoś tak brzmi to dziwnie, Geralt, Geraldy, Geralt, Geralda, kurde, Geralt. Geralt, dobra, mniejsze o to, co nie, dobra, czekajcie, od czego by to zająć, ha. Co to za jakaś ręka tam jest? Zamknięty, potrzebujesz klucza? Jakiego klucza? Pytam się, no ludzie. Jakiego klucza w piruny? A, tu przejście jest! Wow, fajnie się... Aha, tutaj może coś jest. Talerz, No, powiem wam, no... Postarali się, dali mi talerz. Dobre. Tutaj jeszcze są jakieś przejść, znaczy drzwiczki. Tu nic nie ma. Tutaj. Tu coś jest. Ale tu... Znowu ten cholerny talerz. Ej, nie chcę talerzy. O Jezu. Tu też chyba. O. Mam. Znalazłem klucze. Tantarara. Użyto kluczy do otwarcia. Bardzo pięknie. Wow, boję się. Jezu, co to za jakiś bagna, ja pierdziule. Podpal, żeby było widniutko. O, tu kole... O, pięknie, no, po prostu widno jest teraz. No i teraz można szukać miecza. Jeszcze tutaj podpalimy. Podpal, dobre. O, tu coś mamy. Mam. Japier! Huhu! Spadam stąd. Japier, dziule. Czekajcie, gdzie jest to wyjście stąd? A tutaj. Jakiś duch, kurnia. Boję się tej gry, powiem wam szczerze teraz. Kurde, duchy, wszędzie duchy, japier, dziule. A ty sobie tu siedzi zamiast i pomóc, ty! Nie. Nie, poczekaj chwilę. Za to, co zrobiłaś mi, że siedzisz na tej ławeczce. Żartuję, tak, znalazłem. Tak, znalazłem, oczywiście. No, to prowadź. Ale gdzie? Aj, do...
u Dalryka. Kiedyś przyjaźniliście się z moim ojcem, prawda? Mam nadzieję, uhu, że pierwszy! Spadaj! Ale... Ej, ty głupia. Głupia, ty. Nie, żartuję. Nie będziemy przezywać Cerys, bo to ona jest spoko. To było dawno. Jeszcze zanim kra... Poznał twoją matkę, poznał twoją matkę. Zjen to nigdy nie była prosta sprawa. Wuhu! Łaha! Ale fajne skoki! Wuhu! Oj, 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 oj! Proszę! Zobaczymy jak jajo, czy zjem to, czy nie zjem tego. Kurde, prawie życia by mi się za... No, jak to się nazywa? O, mam pełne, bardzo ładnie, bardzo dobrze. No, co ty robisz, Geralt? Co ty to robisz, no? Co ty to robisz? Okej. Okay. To gdzie właściwie jest Yennefer? Nie wiem. Czemu? Bo się dziwię, że cię tak puściła. Co to znaczy puściła? Po prostu mam wrażenie, że... O, zobacz, tam są. Potwornie tu jasno, aż w... Świeże powietrze dobrze ci zrobi. Bogowie nie będą zadowoleni. Jarlu, to nasi goście, pamiętasz? Co ci się stało? Co ci się stało? Poświęciłem ją Bogu. Tak. Jarlu, Geralt, nie znaj. Na Skellige jesteśmy blisko Bogów, a im to... Aha. Wierzymy, że najwięcej... Dobra, dobra, wiem. Dobra, jeśli chodzi o te głosy. Te głosy. Głosy Bogu. To dotyczy twojego brata. Raczej związek z twoim zmarłym bratem. Powiedziałam Geraltowi o Akim. Doszliśmy do wniosku, że... Że bogowie mają do ciebie żal z jego powodu. Dlatego trzeba go przeprosić. Nie ja. Ja nie chciałem. Aki wpadł do wody. Rozgniewają się, że chcesz pogodzić się z bratem? Skaliscy bogowie są aż tak okrutni? Są sprawiedliwi. Sprawiedliwość wymaga, żeby od... Co to jest? Kto to jest? What the fuck? Co powinienem uczynić? Pamiętasz, w którym miejscu Aki wpadł do wody? Na wschodnim krańcu wyspy, niedaleko wejścia do zatoki. To niebezpieczne miejsce. Musimy tam popłynąć. Żeby ducha tego mógł... Nie! Bogowie będą źli! Jarlu, nie lękaj się! Może wystarczy, jeśli popłynę sam. Aki miał przy sobie coś, po czym mógłbym go... Miał. To powinno wystarczyć. Płynę. Dobra. Płyniemy! O Jezu, nie chcę mi się, powiem wam, tego robić za bardzo. Nie chcę mi się, kurde... Jak to się mówi, Jezu. Co my takiego mamy jeszcze do zrobienia tutaj, takiego mniej więcej, żeby było dobra misja? Znaczy nie dobra, tylko... na Skellige. Tu mamy jedno, tu drugo, tu trzecie. Czej nie robię, bo to jest poboczne. To tylko trzeba będzie zrobić, tak myślę. Główne są tylko takie i takie. A wiedźmińskie? Wiedźmińskie mamy trochę... dużo. Dobra. Którędy to iść będzie najlepiej? Nie wiem, tędy? No dobra, tędy pójdziemy, bo to chyba tędy mi się wydaje trzeba będzie iść. Czy nie? Owce! Nie, kozy, sorry, kozy. Wybaczcie, pomyliłem się. Oj, 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 tu wysoko. Jezu. Dobra, którędy trzeba iść teraz? Kurde, nie wiem. Kurde, utopce w pirony. Skurczybyki. Chodź tu. No chodź tu. Masz, kurde. Masz. Kotafoń, co ty? Hehe. Dobra, co my tu mamy? Klucz i jabłko. Dziwne. Nie tylko dla orłów.
Dobra. Ten załatwiony. Czekajcie, zaraz. Chwila. Ja nie chcę tego robić, tylko... Poboczne. Tutaj mam, dobra. Tutaj. No dobra, okej. Dobra, C. Syrena, Boże. Dobra, gdzie to może być, to coś? Mam tu coś. Ale to nie jest to! Dobra, czekajcie. Czekajcie, trzeba się wynurzyć, bo tu zaraz powietrze stracę, ja pierdziule. Kurde, gra mi się zbugowała, czy co? Nie, dobra, okej. Bo tu ta syrena mnie zaraz atakuje, skurczy byk. Dobra, co my tu mamy? Fajnie. Dobra, bieremy. Oczywiście, że bieremy. I zbroja chyba. Czy mi się wydawało? Tak. Mam lepsze. Dobra, czekajcie, zaraz. Bo ja muszę złóż Brockfart przy kościach Akiego. Aha, okej, dobra. Suko ty! Skurczy byk. Nie, czekajcie, zaraz. Inaczej, przy kościach Akiego. Tutaj powinno to być. Kurde, to skurczy byki ty. Tu jest ten. Gdzie to mogło być? Jest! Kurde! Dobra, mam. Teraz mi się powietrze skończy, ja pierdzielę. Co za... suki, Boże! Ja pier... Spadaj! Spadaj mnie stąd! Spadaj! Spaduwa! Tylko spróbuj mnie zaczepić, choć nie wiem co zrobię. Szybciej, bo życia stracę. Ja pierdzielę. Ajajaj. Czas wrócić do Udalryka. Dobra. O Jezu. Ja pierdzielę. Ile ich tu jest? Dwa? Dobra, myślałem, że... Syrena, ja pierdzielę. Słabe! Tam syrena słaba, powiem wam, jest. Bardzo. To pielec. Ucieka. Dobra. Zabity. Słabi, co powiem wam szczerze, te. Aj. Kurde, niepotrzebnie, może to piję? Czekajcie, co my tu mamy jeszcze w ekwipunku, tak przede wszystkim? Znaczy jedzenie. Jadalne. Nic nie mam? Ojoj, to nie fajnie. Czekajcie, ile mamy kasy? O Jezu, oczywiście ileś. Nadal mało, kurde. Nie fajnie, powiem wam szczerze, jest. Nie fajnie. Ale co zrobić, kurczę. Przecież my możemy... Zapomniałem totalnie. Czekajcie, N. Tak, zrobimy... Właśnie, zapomniałem totalnie o tym. Mamy trzy jaskółki, bardzo fajnie. Co to? Chyba nie pomogło. Nigdy nie znałem kogoś tak odważnego i tak oddanego Bogu. Ale czemu? Czemu to zrobiłeś? Co się dzieje? Udalryk. Włosy kazały mu wyłupić sobie oko. Co? Czemu to zrobiłeś? Ja pier... Co dokładnie? Czego dokładnie chcieli bogowie, pamiętasz? Co ci powiedzieli? Byli źli. Głos powiedział, podły człowieku, nie pomogłeś jakiemu, a teraz nie popłynąłeś błagać o przebaczenie. Wykol sobie oko, cierp i żałuj za zło, którego dokonałeś. Ja pierdzielę. K
Kiedy bogowie, właśnie. Kiedy bogowie przemówili? Jakiś czas potem. Zmogła mnie sen. Zawsze przemawiają, gdy śpi. Zawsze. Co wtedy widzisz? Wzywają. Do mojego dawnego domu. Każą pani. Bogowie zawsze oczekują, że złożysz im w ofierze swoje cierpienie? Tylko ono jest im miłe. Powiedziałeś, że bogowie przemawiają z cienia. To dlatego nie pozwalasz palić tu światło. W moich snach czasem widzę. To wielki zaszczyt. Może gdyby w domu było jaśno. Zwykli ludzie nie są godni. To nie duch brata go prześladuje. Zwróciłem miecz i nic się nie zmieniło. No to co mu jest? Możemy gdzieś porozmawiać na osobności? Chodźmy do pokoju gościnnego. Też zauważyłem to wcześniej. No więc? Wiesz co to jest? To Him. Istota pokoniunkcyjna. Bardzo rzadka i bardzo groźna. Przez lata żeruje na jego bólu. Podsyca wyrzuty sumienia. W końcu zmusza. Brzmi niewesoło. Wiedźmińskie bestiariusze mówią, że trzeba spędzić noc w leżu Hima. Razem z osobą, którą prześladuje. Znaczy w nawiedzonym domu. Przyjemnie to tam nie jest, ale chyba noc... Na samym nocowaniu się nie skończy. Trzeba wypłoszyć Hima. Dopiero wtedy będzie można... I na pewno będzie chciał oddać. Widziałaś, Utodryka. To nie... A jaki jest ten drugi sposób? Hima podobno można oszukać. Ktoś musi udać, że robi coś potwornego. Wtedy, kiedy zrozumie, że został oszukany... Musimy spróbować. O kurde! Nie znam nikogo, komu by się to udało. Może po prostu nikt nie znalazł dobrego... Wiem, że jesteś sceptyczny, ale chociaż spróbuj. To może nie być takie proste. To znaczy? Udaleryk może nie wytrzymać całej nocy w leżu Hima. Myślisz, że Him będzie chciał go zabić? Sam z siebie nie, wtedy strach. Udaleryk jest wycieńczony. Adam wywołuje w nim złe wspomnienie. A im więcej bólu sprawił Udalerykowi, tym silniej. I groźniejsze dla ciebie. No a co z tą drugą metodą? Him to demon, a te bardzo trudno podejść. Dlatego... Co? Him przyczepia się do człowieka, który popełnił jakiś... Problem w tym, że jeśli oszukujący jest pewien, że... Czyli jeśli jedno z nas wpadnie na jakiś pomysł, nie może nim powiedzieć... Właśnie. Obie metody wydają się ryzykowne. Ale dalej myślę, że powinniśmy... Nie wiem, nie jestem przy... Błagam, tylko mi nie mów, że w takich kwestiach też się słucha. Zresztą jeśli nic nie wymyślimy, zawsze może... O właśnie, o co ci chodzi? O co ci chodzi, Zjennifer? No nic, po prostu zauważyłam. Chcesz powiedzieć, że wzięła mnie pod pantofę? Żebyś był jakiś wyjątkowy. To nieważne, nieokrzesany skeligijczyk, odważny rycerz czy twardy wie... Dobra. Co mam powiedzieć? Czyli spróbujemy najpierw? Spróbujemy. Dobra decyzja. Jedyne miejsce, w którym możemy coś zdziałać. No to prowadź. Chodźmy od razu. Nie ma co zwlekać. A co tam? O, już jesteśmy? Kurde, aż mi się zimno powiem zrobiło, jak tutaj jesteśmy na takim piździsku tutaj, można tak powiedzieć. Przeszukaj dom. To chyba... A, tutaj każą mi. O. Tu coś jest. Ta robota. Musieli sprowadzić z dna z kontynentu. Jeśli wrony nie ubiły gniazdko mnie, to ciągle działa. O. Coś tu było. Już kurde. Czekajcie, tu coś widziałem przed chwilą. A nie, dobra. Dawało mi się.
O! Stara kołyska. Pewnie należała do Udalryka albo Akiego. O, Dobra, teraz tu jeszcze można wejść. No co? Ciri! O kurde! Nie, to niemożliwe. What the fuck? Chodź, chyba mam pomysł. Jezu! Zaraza. Ja pierdzielę. Próbujesz mnie zniechęcić. To dobrze. To znaczy, że... Ja pierdzielę, widzieliście to, zaraza. Ja pierdziule. Kurde, myślałem, że naprawdę tutaj jest ta Ciri. A tu jednak jej nie ma. Tak, mam plany i to naprawdę. Jakieś konkrety? Po prostu musisz tu na mnie poczekać. Nie... Może coś więcej. Przecież sam powiedziałeś, że nie możesz znać... Ufam. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Ja też. To jak? Możemy zaczynać? No tak. Jestem gotowy. Dobrze, niedługo wrócę. Dobra. A ty w tym czasie rozpal ogień. Mhm. Kilka godzin później. No dobra, okej. Okay. Niech zgadnę. Przyprowadziła tego. Łapcie ją! Weź. Musisz je wyrzucić do pieca. Zaufaj mi. Jopier! Uważajcie, żeby nie zranić dziecka. Nie wiem co robię! Jopier! Nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Ja pierdzielę. Nie wiem, czy... Ja pierdzielę, skurczybyki. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem to. Jest! Jest! O kurde, z tyłu! Geralt! Ja... Już po wszystkim. Po wszystkim? Oszukaliśmy Hima. Myślał, że zabijam twoje dziecko i odstąpił od ciebie, że... Ale kiedy zobaczył, że małemu nic się nie... Wolny? Him odszedł, a razem z nim... Wyjdźmy stąd. Dobra, myślałem, że nie przeżyło to dziecko. Ja pierdziule. Masakra, kurde. Geralt, mówiłeś, że już powszedł. Jest wycieńczony z czasem jego... Co ja te... Poradzisz sobie. Ważne, żebyś czuje. To normalne. Kim był pasożytem. Ale bez obaw. Minie kilka... Dziękuję. Lepiej go odprowadzę. Wygląda... Co zamierzasz? Właśnie. Dobry pomysł, a potem? Co za... Zostanę tu jeszcze parę dni. Upewnię się, że z nim wszystko w porządku. No spi... Jeszcze nie wiem. Yennefer na pewno. Wydawało mi się, że ten... Jasne. Wzajemnie. Dobra, okej. Okay. Starczy już tych pogadanek. Dobra, kurde. Powiem wam, że się przestraszyłem tej misji. Trochę. Kurde, masakra, powiem wam. Masakra. Dobra, daleko jest ta wyspa. Ojoj! Jest, o Jezu, daleko, powiem wam. Ojoj! Co my tu mamy jeszcze? To też pewnie daleko jest, co nie? No, M, a nie N. Kurde, się pomyliłem. Dobra. Dobra, nie, czekajcie, tego nie robimy. Zaraz, jakie tu jeszcze mamy misje oprócz tej? Tu Velen, Novigrad, tu też Novigrad, tu
To jest chyba w, mi się tak wydaje, w Nowigradzie, ale nie jestem pewny jeszcze do tego. O właśnie, jeszcze tutaj zostało nam. Aha, też daleko. W pieruny daleko, powiem wam, te wszystkie jej, te wszystkie są. Te miejsca, kurde. Daleko, jak nie wiem co. Mam nadzieję, że wiecie, odstąpią te głosy te od tego, od Udalryka. A jak nie, to nie wiem co poradzimy. Ale nie, powinno być wszystko w porządku, bo on odszedł już ten Him. Dobrze mówię, Him, tak, tak jest, Him. Czy jak mu tam się tam nazywa on. Ale powiem wam, że się przestraszyłem tego wrzucenia dziecka do tego. Jak to się nazywa? Do... O Jezu, tu nie ma żadnego... Kurde, myślałem, że tu będzie jakiś ten... lipa trochę. Trzeba będzie... Piechotko, nie, czekajcie, na razie tego nie robimy. Czekajcie, J. Co tu jeszcze mamy w ogóle do zrobienia? Zbadaj wybrzeże Faroe. To jest chyba też daleko, co nie? O, tutaj możemy pójść, dobra, okej. Tu możemy pójść do tego miejsca, bardzo... Znaczy nie jest... Co, ja jestem tutaj? Jakim cudem tutaj aż? What? Dziwne trochę. Wieś Trotheim, dobrze mówię? Dobra, okej. Może uda się nam zrobić jeszcze jedną misję dzisiaj w tym odcinku, a w kolejnym pójdziemy zrobić kolejne, co nie? Dobra, ile tu jest? Tu w ogóle jakieś takie, powiem wam, ta wioska jest, jak to? Bandytów. Dobra. Zobaczymy, może nam się uda zrobić tą kolejną misję, a jak nie, to nie wiem. Ale nie, powinniśmy zrobić to. Zbadaj wybrzeże Faroe od strony Hindars Fjall. Ale... No nie wiem, nie wiem, zobaczymy zaraz, to nie przecież. Dobra, daleko, daleko od tych potworów iść, bo ja nie chcę z nimi za bardzo walczyć. Dobra, użyj wiedźmińskich... O, tutaj mam iść, kurde, serio? Tutaj? Ze strony takiej i takiej? No dobra, okej. O, tu coś mamy! Bardzo dobrze, pięknie. Czekajcie, co my tu w ogóle musimy zrobić? Bo ja nie wiem, sam. Czy coś tu w ogóle musimy? Przeszukaj brzeg. Tu coś mamy. Czy mi się wydaje? O, proszę. Jest cała silna i napchnięta. Ale widać syrenom to nie przeszkadzało. Musiały dopaść ciało na krótko po tym, jak dziewczyna się utopiła. Dobra, tu... Kaganek Kairi bardzo się tu przyda. Aha. O, tu coś jeszcze mamy, proszę. Dobra, wezmę sobie to. A jak ja mam to zrobić w ogóle? Czekajcie, tu trzeba będzie chyba... To zdejmę sobie, po co mnie to... Zdejm! Czekajcie, weźmiemy sobie tak... A, dobra. Nie, nie to. Kaganek. Nie, to też nie. Czekajcie, gdzie to jest? Tu nic nie ma. Kurde, dziwne zadanie, powiem wam. Kurde, jak ja mam to zrobić w ogóle? Czekajcie. Bo tu magiczna lampa powinna być tutaj przecież, co nie? Jak pamiętam dobrze jeszcze. No ma magiczny kaganek. No kurde, o co kaman? No what the fuck? Nie, to załóż to, Geralt. A jak to się używało w ogóle tego?
Kurde, nie powiem. O, tam coś jest, to się wydawało. Czekajcie, coś tu widziałem. O, tam coś jest. Tutaj coś jest, tylko nie wiem, czy to w ogóle... Czekajcie, teraz i... Tu jakiś skarb znalazłem kolejny. Ale z tym to ja nie wiem, jak ja mam to zrobić w ogóle. Trochę dziwne, powiem wam, to zadanie jest też. O kurde, zamknięte. Dobra, wychodzimy stąd. Nie ma czasu. Nie ma czasu. Nie będę się tutaj nad zadaniem, jak to się nazywa, denerwował, bo tu jest na klucz jakiś, trzeba znaleźć. To nie. Damy sobie spokój z tym kluczem. Ale kurde, jak ja mam tu znaleźć, to... Kolejna ta przyleciała, kurnia. Kolejna? Czy mi się wydawało? A nie. No kurde, jak ja mam to znaleźć, to... Z badnej plaży wokół martwej dziewczyny, no kurde, ale... To trochę, powiem wam, dziwne zadanie. Bardzo. Ja mam to zrobić w ogóle, to zadanie, kurde. Jak najłatwiej, żeby było, co nie? Czekajcie, tu zobaczymy, może gdzieś jeszcze, może gdzieś tutaj coś leży. Co nie? No tu nie ma nic. Tu coś jest. Czy mi się wydawało? Czy mi się wydaje? Nie, tu nie. Trochę dziwne, powiem wam, zadanie to jest. Bardzo dziwne. No nie wiem, jak ja mam to zrobić w ogóle. Kurde, ja bym wolał sobie to zrobić, co nie? Zadanie te. Ale kurde, jak ja mam to zrobić? Kurczę. Kurde, za pomocą magicznej lampy, ale jak ja mam to jak ja mam to zrobić w ogóle tu, z to lampą? Dobra, moi drodzy, nie będę tutaj przedłużał odcinka tego, bo i tak troszeczkę już długo już trwa. Będziemy się oczywiście w kolejnym i będziemy się zastanawiać, jak to zrobić. Wiecie, w kolejnym odcinku, co nie? I cóż, żegnam się z wami i cóż, cześć!